Teraz w serwisie Silesia Flash słupkowy konflikt, który może przypominać ten z filmu Sami Swoi. Jednak mieszkańcom chorzowskiego siedla wcale nie jest do śmiechu. Część z nich postanowiła, stawiając słupki na osiedlowej drodze, zlikwidować tam ruch samochodów. Tyle, że jak szybko bariera się pojawiła, tak szybko wyparowała. Kto ją rozebrał, nie wiadomo. Proszę zobaczyć efekty naszego redakcyjnego śledztwa, które przeprowadził Łukasz Kądziołka. Słupki podzieliły mieszkańców jednego osiedla. Przecież tu jest przychodnia, to nie ma nic do śmiechu. W Chorzowie niedawno pojawiły się słupki, które poprzecinały drogę wykorzystywaną przez mieszkańców. Słupkoza to popularne już określenie takiego nadmiernego zabezpieczania przed samochodami przestrzeni w miastach. Jednak tutaj słupków nie postawił urząd. To działanie wspólnoty mieszkaniowej. Teren nie jest ogrodzony. Teren jest zaledwie słupkami w części, nawet nie wygrodzony, a oznakowany, żeby uświadomić sąsiadom, że ta działka przebiega w ten, a nie inny sposób. I że te trakty, no, właśnie samochody kolejne przejeżdżają, te trakty nie służą ruchowi samochodowemu, tylko wyłącznie ruchowi pieszemu. Problem w tym, że samochody jeżdżą tu cały czas. Kierowcy przejeżdżają po terenie wspólnoty mieszkaniowej, dlatego postawiono słupki w poprzek drogi. Tak, postawione słupki chyba uniemożliwiały przejazd tych samochodów, prawda? To miały na celu. Słupki, które znajdowały się na drodze, która drogą nie jest, zostały szybko przez kogoś zdemontowane. Wspólnota powiadomiła o tym nawet policję. Nie chcemy nikomu robić na złość przede wszystkim, bo gdybyśmy chcieli, postawilibyśmy płot. Ale tu chodzi też, myślimy o ludziach starszych, myślimy o wszystkim. To jest zrobione po to, żeby, bo znaki stoją, nikt się do tego nie stosuje. To jest zrobione po to tylko, żeby po prostu myśmy mogli sobie zrobić tutaj tak, jak planujemy. Żebyśmy mieli możliwość, ja przyjeżdżam z pracy po 23, 24, ja nie mam gdzie auta postawić. Wspólnota chciałaby uporządkować ten teren i zrobić parking, ale tak, żeby służył on tym, którzy do wspólnoty należą, a nie każdemu, kto tu przyjedzie. Z działkami wspólnoty sąsiaduje nie tylko przychodnia, ale również spółdzielnia mieszkaniowa. Ta nie jest zdziwiona takim słupkowym szachmat ze strony sąsiada. To 2 lata temu już wspólnota wskazywała na swoje plany. W tamtym etapie uzgodnienia były poczynione i powiedzmy, nikt tego nie egzekwował przez ten czas. Teraz wracamy do tych uzgodnień. Myślę, że się ze wspólnotą dogadamy co do takich szczegółów. Najwidoczniej musiały pojawić się słupki, żeby była chęć do rozmowy. Która przez wiele lat próbowała dojść do porozumienia z sąsiadami okolicznych działek w zakresie wykorzystania, utrzymania tych traktów. W dotychczasowych rozmowach brało udział miasto, ale niewiele to dało. Miejski Zarząd Ulicy Mostów zaprojektował 3 warianty wstępne rozbudowy tego układu komunikacyjnego za pomocą ustawy zdridowskiej. Spotkaliśmy się nie tylko z przedstawicielem tej wspólnoty, zostały zaproszone pozostałe wspólnoty mieszkaniowe, jak również pani dyrektor społecznej szkoły podstawowej i właściciel budynku usługowego przy ulicy Stefana Batorego. Niestety wspólnota ta na żadne rozwiązanie nie wyraziła zgody. Dlatego obopólnej zgody na razie nie ma. Jednak skoro wszyscy deklarują chęć dialogu, to może uda się dojść do porozumienia i strony znajdą inne argumenty niż postawione tu słupki.